Cześć kochana, jak się masz? Mam nadzieję, że świetnie i jesteś pełna energii, jak zawsze. Jestem tutaj i zwracam się do ciebie z myślami pełnymi miłości i wsparcia, ponieważ wiem, że ostatnio mogłaś mieć trochę burzliwych chwil. Ale nie martw się, jestem tutaj, aby cię wesprzeć i pomóc odnaleźć spokój wewnętrzny i spełnienie. Jako osoba urodzona pod znakiem barana, jesteś jak ogień, pełna życia, pasji i determinacji. Twoja energia jest nie do zatrzymania, a twój entuzjazm zaraża wszystkich wokół. Ale wiem też, że czasem może być trudno zapanować nad tą intensywnością i znaleźć równowagę. Wiesz, baran to znak, który kocha wyzwania i nie boi się podejmować ryzyka, ale równocześnie czasem potrzebuje trochę pomocy, aby odnaleźć spokój i tą wewnętrzną harmonię. Dlatego chciałabym przekazać ci kilka rad, które mam nadzieję pomogą ci odnaleźć drogę do spełnienia. Kochana, praktykuj świadomość i samopoznanie. Zatrzymaj się na chwilę, aby lepiej zrozumieć swoje emocje, pragnienia i potrzeby. Medytacja, prowadzenie dziennika czy refleksja nad sobą mogą pomóc ci w odkryciu siebie na nowo. Zarządzaj swoją energią. Twoja energia jest twoim największym atutem, ale czasem może cię też przemęczać. Naucz się rozpoznawać sygnały swojego ciała i umysłu, które mówią ci, że potrzebujesz odpoczynku. Dbaj o siebie tak samo, jak dbasz o innych. Buduj zdrowe relacje. Nie bój się otwierać na innych i dzielić się ze swoimi bliskimi. Wspierające relacje są kluczem do twojego spokoju wewnętrznego. Pamiętaj, że nie musisz wszystkiego robić sama. Świętuj, kochana, swoje sukcesy. Zbyt często my ludzie skupiamy się na tym, co jeszcze musimy osiągnąć, zapominając o tym, co już osiągnęliśmy. Nie zapominaj o swoich sukcesach. Bądź dumna z tego, co już osiągnęłaś. Kochana, ja wiem, że potrafisz osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Jesteś niesamowitą osobą z ogromnym sercem i determinacją. Nie zapominaj o tym, że zawsze możesz liczyć na swoich bliskich i na mnie, gdybyś potrzebowała wsparcia. Zaczekaj, jeszcze jedno. Zanim zaczniesz budować zdrowe relacje miłosne, ważne jest, abyś zrozumiała swoje własne potrzeby i granice. Zadbaj o swoje emocje, nie bój się wyrażać tego, czego naprawdę pragniesz w związku. Komunikacja jest kluczem i niezależnie od tego, czy jesteś w długotrwałym związku, czy po prostu rozpoczynasz nową znajomość, to ta komunikacja jest kluczem. Bądź szczera w wyrażaniu swoich uczuć, obaw i oczekiwań. Bądź otwarta i uczciwa, bo ta otwartość i uczciwa rozmowa mogą rozwiązać wiele problemów, budować więź. Ucz się od swojego partnera. Każdy związek jest szkołą życia, w której uczymy się od siebie nawzajem. Bądź otwarta na tę naukę i rozwijaj się jako partnerka. Ciesz się chwilą. W trakcie podróży przez życie miłosne nie zapominaj cieszyć się chwilami razem. Doceniaj drobne gesty miłości, wspólne doświadczenia i wzajemne wsparcie. Życie miłosne to nie tylko cel, ale także podróż, którą warto celebrować na każdym kroku. Chociaż związek jest ważny, nie zapominaj o swoich potrzebach indywidualnych. Zachowaj równowagę między życiem partnerskim a osobistym rozwojem. Pielęgnuj swoje pasje, zainteresowania i przyjaźnie, które stanowią integralną część twojej tożsamości. Pamiętaj, że miłość jest pięknym, ale także wymagającym aspektem życia. Bądź cierpliwa i otwarta na nowe doświadczenia. Nie ma jednej drogi do szczęścia w miłości, ale ważne jest, abyś szła tą drogą z pełnym zaangażowaniem i otwartym sercem. Życzę ci wiele szczęścia i spełnienia w twojej podróży, kochana. Ciao.